Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki, jest ze mną Dafodil, czyli siostrzeczka. I ogólnie Cebul znowu ma dla nas jakieś nowe zlecenia. Zobaczmy co tym razem. Potrzebujemy gruszki, żeby dostać pech. Będziemy mogli księżniczkę pech posadzić. Jej, to jakieś 8 sztabek żelaza musimy szybko zrobić. Jedziemy. Tutaj jakieś rzeczy, których nie znamy, to bawełna, ej, tego jeszcze nie mamy. Mieliśmy bawełnę. Nie, koton nie mieliśmy. Mieliśmy len. Czyli mieliśmy, nie pamiętam jak się nazywa. Oczywiście wymieniam różne rzeczy. Nebula Fabric daje nam hematyt, na razie nie trzeba. Dobra, to szybko zróbmy 8 sztabek żelaza, żeby dostać mapę skarbów. I w sumie, jako że to jest w sumie powrót do nagrywania Spiru Ferrera po długiej przerwie studiowej, no to dzisiaj postaram się zrobić długi odcinek i nie będę nic ukrócał, gramy naturalnie 40 minut i wszystko po prostu pokazuję, każde potknięcie, każde po prostu granie dla krzaków na gitarce. Po prostu nie chcę mi się wycinać, jestem zbyt leniwy. To ty dałeś iron? Tak, dałem żelazo. Miało być... No właśnie, miało być żelazo. Właśnie, nasz nowy i ktoś jeszcze coś chce od nas. Pewnie kolega jakiś... nowy. No tak, ten kurczakeł. Tak. Nie, dla mnie to kurczak. Dla mnie każdy tak to kurczak. A jak on miał na mnie? Nie pamiętam. Zresztą chyba mam wpis tutaj? Nie. Dowiem się niedługo, prawdopodobnie w takim razie. A i słynnego jeszcze ten obol będziemy mogli nauczyć się jeździć po sznurkach. What? Albo poczekamy na jakieś inne ulepszenie, żeby potem żałować, że wzięliśmy to, a coś ciekawszego jest dostępne. Nie no, mi się wydaje, że więcej sznurki. Icho mówisz, no to cię nie słyszę. Mi się wydaje, że im szybciej ogarniemy te sznurki, tym lepiej. Okej, okay. Dobra. Oj, miało być 8. Siostra, możesz sama jeszcze ogarnąć ze 3 sztabki żelaza, bo ja muszę z nim pogadać. Potrzeba 8. Zanim zaczniemy zajmować się prawidłową wystawą sztuki, no, potrzebujemy parę przygotowań. Węgiel jeszcze musisz wsadzić. Jeden wystarczy, nie musisz tak dużo, ale może więcej. No więc musimy trochę przygotować rzeczy. Potrzebujemy prawidłowej instalacji? Nie wiem o co chodzi do końca, ale okej. No, potrzebujemy... Aha, potrzebujemy cieślarni. Mamy. To mamy. No tak, potrzebuję jeszcze tkalni, mamy. No metal, oczywiście mamy. Dobra. No serio, skrzynka na listy to też mamy. Ja w sumie zapomniałem się tak trochę mówić. Wybaczcie, ale no nie byłem nieprzyzwyczajony. Dobra, po prostu chcę rozmawiać. Masz skrzynkę, super. Ale wygląda na to, że bardzo ci jest niezaznaczony. I co potrzebujemy? Ej, bo ja nic nie widzę. A, czyli jednak mamy wszystko. Dobra. Dzięki, siostra. Idziemy szybko oddać zamówkę skarbów. I tym razem postaram się już normalnie czytać. Wybaczcie. Idziemy po kywc. Musimy odnaleźć tłuszcz jakiś, nie mamy do tego dostępu. Zgniatarkę musimy mieć. Tak, ale do zgniatarki brakuje dużo. Dobra, mapa skarbów. Co jeszcze? Znalazłem swoją pierwszą mapę skarbów. Możesz dowiedzieć się czegoś interesującego z niej. Sprawdź do środka, zobacz jakie masz dane do skarbu. Dobra. Czekaj, ja chcę się ubrać. Zobaczę czy coś jest na tego. Okej, czyli minus 58, minus 52, dobra. To ja już tam płynę, nawet nie będę czekał, po prostu. Może coś nowego będzie. Nie wiem, ale to jest jakiś skarb, dobra, minus 58. Ojej, to jest daleko. Teraz minus 52. Aha. Dobra, to nie teraz. W takim wypadku. Za daleka trasa, nawet nie wiem, gdzie jest nasz statek. To zobacz, gdzie mamy statek. A, tutaj. Pamiętaj o Aleksie. Wiesz co, siostra, no ja rozumiem, ale wyglądało, żebyśmy popłynęli tutaj po prostu. Nie wiem po co, ale jakoś tak. Chyba, że mamy jakieś inne wyspy tutaj, które można zwiedzać. Nie wiem. Za lodem, dajmy to. W sumie tutaj coś jest. To prawda, to kopalnie. Ona coś od nas chce jeszcze. A
Ale możemy też właśnie tym się zainteresować. To siostra jak? Mi obojętno. Bo po skarb mógł płynąć, ale... W sumie tu jest jeszcze jedna wyspa, nie jest zwiedzona. Dobra, pójdźmy tutaj. Wcześniej to już są niezwiedzone. Nie, wcześniej nie ma niezwiedzonych pomiędzy tym wszystkim. Okej, tam ta już była zwiedzona. No byliśmy tutaj. I ty potrzebujemy sznurków, żeby móc dokończyć. A tutaj byliśmy. Wrogami byliśmy. Tak, teraz tu. Oczywiście po drodze spotkamy prawdopodobnie robaki kosmiczne, więc będzie można się z nim pobawić. Zalne bóle. No tak, bo zaraz robaki kosmiczne będą. Właśnie, z wędrą, jak już przy tym jesteśmy, co? O, a tu? Ej, maluch. Dobra. No, już są kosmiczne robaki. Mówiłem? Już karmię. Można karmić wszystkich. A właśnie, co ten kurczak będzie chciał od nas? Oj, Jezu, jaki on słodziak! Może z wyglądu, z zachowania na pewno nie. Spróbuj trochę samolub. Spróbuj go czymś nakarmić, zobaczymy czy to lubi. Fiszkary, nie. Thank you, skipper. This meal is... No, czyli na czym mówiąc, dzięki... Ten posiłek jest odżywiający. Czyli nie. Gdzie Alice? Nie mów, że Alice też znikła. A. A, tutaj jest. Muszę po prostu... Dobra. Typowo takie gadanko, opowieść, ale nie jestem przygotowany na to. Za moich czasów. Dobra. I tak, tak. Jestem gotowy, żeby cię odprowadzić. O, mam nowe... ubranie. Dobra, wybacz w ogóle, że naprawdę jestem nierozgrzany, ale... Długo nie graliśmy trochę. Co my tu mamy? Stella, nie wydaje mi się, żeby Alice była w dobrym stanie na to wszystko. Czy nadal chcesz się bawić? Tak? Okej, okay. A więc chodźmy. Czyli zamiast Alice teraz mamy jego. Ciekawa sprawa. Chyba gdzieś ten świeciający. Chyba nie będzie świeciał. Dobra, mamy wszystkich. I okej, zaliczone, możemy płynąć dalej. No i w sumie jest pora na spanie, co? Może pozbierajmy po prostu warzywa, owoce i inne rzeczy. Podlej słoneczniki, takie tam sprawy. A co jest potrzebne do crushera? Coś, czego w ogóle nie mamy. Chyba aż... planks, czy coś tak? Może w tej nowej jaskini by było. W jaskini, kopalnie, drewno. Boże. Aha, a nie, jeszcze pulsar ingot. Zing ingot, czyli potrzebujemy wszystkiego, czego nie mamy. Dobra. Może na tej wyspie będzie? Nie, to jest zwykła wyspa. Wątpię, żeby rzeczy takie zaawansowane były na wyspach przedlodowych. Ja tu idę głównie dlatego, żeby zobaczyć, tutaj, czy tutaj nie ma wyspy. Znaczy, jakiej wyspy tej? Kolejnej kapliczki mocy, że tak to nazwę. Wiesz, o co mi chodzi. Czy nie wiesz? Ja wiem. Dobra, kapusta, sałata i seler. Koton. No tego w ogóle nie mam, więc zapewne trzeba będzie. Słonecznik taki trochę śmieciowy jest. Słonecznik, no nie musimy aż tak sadzić, ale parę naszyń trzeba mieć zawsze w zapasie. Cokolwiek możesz posadzić. Bo przy okazji słonecznik już jest wyrośnięty. A żeby nie było jeden tak czy jak posadzę, żeby po prostu był na przyszłość. I dobra, no jest pora spania. Ci w sumie... Nie podlewaj, Stella! Ja podlałam wszystko. Nie ma, ale właśnie dlatego byś mnie nie podlewała. Czekaj, możesz sprawdzić jak owce. Trochę głowa. Możesz nakarmić wszystkim. I proszę, a tu śpi. W końcu pokazałem chyba. A już pokazałeś raz. Pokazałem czy nie? Tak. A to jeszcze pokażę innych w sumie. Nie widzieliśmy Alicji jak śpi. Proszę. Tutaj była Summer. No, Alice, czy Alicja. Zobaczymy jak ptak śpi. Nie zobaczymy, przecież on jest na w domku dla gości. No ale on tam... A domek dla gości powoduje, że on na stojąco po prostu, tak. Więc no. Ciekawe, w ogóle mamy dla niego już schemat na dom, czy nie? Nie. Alice, Guest, Summer, no nie mamy dla niego. A to workshop. No każdy się inaczej nazywa po prostu i tyle, dobra. Mewa! No przecież ciągle strajtaki były wszędzie. Nie zauważyłem. Dobra, pora spać chyba w takim wypadku.
No, dzięki. Nawet nie pozwoliłaś mi dowiec do łóżka oryginalnie. Samodzielnie, po swojemu. Nie, musiałaś mnie przeteleportować. No i... Niegrzeczny kotek. Niegrzeczny kotek, to ja tutaj rządzę, nie kotek. Nie, bo kotek. Kotek to w ogóle nie miał umieć tego wszystkiego, sobie ukradł światło. No i... A właśnie, przymierz nowy strój. Będzie po prostu tylko inny kolor, ale dobra. No wiesz, fajnie by było zobaczyć. Nie, nie, Stella, nie. Odrobisz połowę trasy. Owce obrosły. Zajmę się nimi. Uwaga, uwaga. O, fajnie. Mi się to bardziej podoba. Chyba niech będzie. Mogę trochę w tym połazić. To wszystko wywnioskowane było z rozmowy z nią, więc no. Alice, coś chce. Co chcesz, Alice? Moje nóżki. Moje stare nogi nie poradzą sobie. Okej, czy możesz mi pomóc dojść... Pro? Nie wiem, co to jest. Chyba pewnie to znowu będzie tam. A jeśli tam, to w drugą stronę. Chociaż pewnie tutaj. Tak, tutaj. No biedna, biedna. Nie jesteś głodna? Może przydałoby się coś zjeść. No, wydaje się, że mogłaś pominąć jakiś posiłek. Oj. A nie, co? Ona. Dobra. Deser? Tak. Telefon. Oj, dobra. Cięcie. Dobra, siostry nie mam jeszcze poza tym wszystkim, ale jesteśmy w Hikarishima, w czegoś tak Lighthouse. Małe miejsce, ale niech będzie. Sądzę, póki nie ma, to ja mogę trochę kotem posterować, żeby po prostu podejść. Na wyspę nie będę szedł, ale po prostu wiecie, kota przybliżę do tego miejsca. No i zajmijmy się prawdziwą robotą. Jako, że nasze... No, podstawowa robota, że tak nazwę, jest podstawowa. Nie podstawowa, tylko kompletna. Wydaje mi się, że powinniśmy zacząć pracować nad prawidłową infrastrukturą. Idealnie projektem, który będzie potrzebował dużo miejsc z odpowiednim przestrzenią, żeby chronić bardziej delikatne rzeczy od żywiołów. Ale potrzebuje także biurowego stołu, czy tam po prostu właśnie biurka takiego biurowego i tak dalej. No, czytam po prostu dialog, bo on ma zlecenie, w którym... za którego kurator mógłby pracować komfortowo. Tak samo jak... przestrzeń do czekania, funtowe biurko, trochę... magazynierki, może nawet sklepik z bombkami, ale wydaje mi się, że możemy sobie bez niego poradzić. Kalina. Co? Trochę za dużo? No, powiem ci, naprawdę to jest wszystko, co jest nam potrzebne. Na szczęście, jako racjonalny gościu, jestem świadomy tego, że miejsce może być problemem. No, dlatego wydaje mi się, że takie multizadaniowe miejsce powinno idealnie się nadać. No więc, zajmijmy się tym. Chwytaj długopisa czy ołówka i słuchaj dokładnie. Galeria z paradoksalną przestrzenią na zarówno dom, znaczy prace domowe, jak sztukę i jak inne rzeczy. Po prostu wszystko w jednym. Architektura jest przede wszystkim pierwszą ekspresją ludzkiego zdominowania natury. I jako taki... Co jest? No nie, tak ma być. O Boże! Aha, i to jest jeden z rzeczy, dlaczego Bauhauska szkoła w Chicago czy coś takiego nie jest połączona z etruańską i architekturą w swojej idei. Okej, czy wszystko masz napisane? Jedna Stella. Nie przeszkadzaj sobie czytając ponownie jakieś ważniejsze miejsce i tą lekturę w ogóle. Potrzebujesz powtórzenia? Nie. No dobra, jak mówisz. W takim razie idź. Gustaw Galerii. To będzie jego domek. Czyli to jest Gustaw, okej. Galeria Gustawa. Okej. Więc tak. Pierwsze do zrobienia, drugie do zrobienia, bo właśnie mamy bawełnę. Drugie i trzecie nie do zrobienia. Znaczy trzecie i czwarte, drugie i trzecie. Dobra, siostra. W okazji jesteśmy na miejscu, to zapraszam do latarni morskiej. Zobaczymy, czy tutaj odnajdziemy jakiegoś ludzia, czy jednak jest to bardziej... To jest latarnia morska. Tak się nazywa to miejsce nawet. Zobaczymy po prostu, czy znajdziemy tu jakiegoś ludzia, czy tylko sklepik ze złomem. Cześć, Teodor. Tam u góry coś jest. Aha. Wow. Nie żeby coś, ale...
będziemy musieli niedługo zakupy zrobić, jakieś lepsze. Ale dobra. A, teraz patrz. What? Przestań! Co robisz? Niszczysz mój bardzo spokojny dzień. Przestań to odbijanie natychmiast. Nie możesz po prostu przyjść tutaj i odbijać się jak jakiś za bardzo podekscytowany młodziek. Bardzo mnie stresujesz. Musisz się uspokoić. Ty masz trochę darmowych porad. Nigdy nie dostaniesz się tam do góry. Widziałem, jak ludzie z lepszymi nogami niż ty próbowali. Dostaniemy się. Dobra. Naprawdę, jeśli tak naprawdę chcesz, to musisz, potrzebujesz dwóch rzeczy. Najpierw dobre nastawienie. To ogólnie do życia, a tak całkowicie się przydaje. Przydaje. Wszystko zależy od nastawienia. Ej. Aha, i musisz zwizualizować sobie odbijanie się wyżej. Albo, nie wiem, nauczyć się nowej umiejętności. Wydaje mi się, że na pewno z czegoś nauczyć. Na pewno nauczysz się odbijać kiedyś. No, nie, bo na pewno bez kombinacji rzeczy się tam nie dostaniesz. A teraz przestań. Jestem prostą osobą, która po prostu chce żyć bez odbijania się. Bans. Teraz patrz, hop, hop, hop. I by się udało. A więc tak, raz i tak. Nie, to trzeba zrobić tak, żeby się nie odbijać. I teraz tak, tak i tak. No, jak nazwać po prostu, jakby tam jakaś blokada była? Nie, chyba że... Dalej czegoś jeszcze nie mam potrzebnego. A, zepsułem znowu. Dobra. Teraz, nie tak, da się tam tak, skoczyć na razie. Tak. Trzeba na to wyższe. Aha. To w takim razie potrzebujemy jeszcze czegoś chyba. Tak. Czy to nie jest miejsce na teraz, prawdopodobnie. No i tam jeszcze coś jest, jak zwykle. Dobra, no to niestety nie jest. Biedny kotek. Nie jest to zbyt udane. To kolejna wyspa. Razem to muszą być jakieś takie odległe, za lodowe rzeczy. Albo zwiedzamy jeszcze ten obszar. Jak wolisz, siostra? Nieobojętnie. O, Alex! Dobra, nie wiem co. Ja bym tam tu są jakieś wykrzykniki. Nie, na razie może po prostu zwiedzajmy jeszcze spokojniejsze obszary. Tutaj. Do Alexa nie musimy, czyli tutaj najpierw. A potem Alex nas przetepał. Dobra, no to zajmiemy się tym wszystkimi. Na obecny moment chyba w sumie nie ma co pokazywać nawet, bo nie będziemy nic pracować, nic robić. Więc jednak chyba wytnę to wszystko, takie bieganie po statku to już naprawdę nudne. Dobra, w takim wypadku jestem gotowy. Co to za miejsce? O, kim jesteś? Czekaj, jestem... Czekaj, kim ja jestem? O... O, wybacz, byłam trochę rozkojarzona. No w porządku, wszystko dobrze, tak, tak. Po prostu zajmij się swoim dniem. Okej. Okay. Resonanto Meadows. Czy jakieś wybrzeże Resonanto? Najłatwiej to chyba można tak przetłumaczyć, jeśli się nie mylę czymś znowu. A nie Lost Head. Aha. Ale czy trzeba znaleźć sposób na to, żeby rozwiązać jej wszystko? Aha. Czyli chyba nie mogę w tym chodzić. O, a nie, to ty, o. O, wybacz. Pomyliłem cię z moją córką. Jesteś ubrana dokładnie jak ona. Oczywiście. Wiatr zawsze wzywał jej kapelusz. Kiedy odnajdę ją, kiedy ją odnajdę, powinnaś powiedzieć jej, gdzie znalazłaś swój. Wydaje mi się, że na pewno chciałaby odnaleźć w jakimś dniu innym coś. Jestem pewna, że... Na pewno wygląda lepiej niż ten niedopasowany jej czerwony kapelusz. Co? Czyli jednak było trzeba chyba tak. Red Hat. Okej. Okay. Dobra, teraz tym zajmiemy, ale lepiej muszę pogadać. Zobaczymy, czy to będzie dobrze. Ja muszę z nią pogadać? Aha. Anka, tutaj jesteś i byłam przerażona. Myślałam, że odeszłaś. Czuję się zmęczona. Jesteśmy w naszej drodze do domu, czyż nie? Powiedz, kiedy tam będziemy. Aha. O nie, już? Już? Nie spodziewałam się tego.
Ale dzisiaj... Dobra. W takim razie dziś ją pożegnamy. Po pierwsze spać. Na wyspę. A dobra, niech ci będzie. Nie traćmy czasu. No ale się dziwić, starą panienką już. Trochę smutne, ale dobra. Ciekawe, czy ona jakieś fajne teksty będzie mówić. Ona myśli, że jesteśmy, że Stella to jej córka, więc wątpię, żeby było. Po prostu choroba ją dopadła. Albo to jest demencja starcza tak zwana, albo gorzej Alzheimer, najpierw do mnie standardowo, potem do ciebie, pamiętaj. Nigdy nie robimy na odwrót. Ciekawe, czy to będzie jakieś nowe drzewo, czy jedno nie. Z tych, które znamy? Oak, podejrzewam. Ja. Nie zmienia to faktu, że ścinamy każdego, którego spotkamy. I którego można. Bo teraz trzeba mieć. Wow, jagódki! Wyglądają niesamowicie! Wspaniale. Marzyłem o takich. A, jest już głodny. Ale ty na spokojnie później go nakarmiłem. On jest zawsze głodny. Drzewo! Dobra. Dobra. Kolejne drzewo ścięte. Ej. Nie jest to może najlepszy sposób na to, żeby ścinać każde drzewo, które spotkamy, no ale innego nie ma. I co my tu mamy? Zejście do wody. Czyli... A. Czyli tu nie ma nic na razie. Na razie. Może kiedyś coś tutaj będzie, ale na razie no właśnie niczego nie ma. Ale nie wierzę, ja się spodziewałem, że Alice będziemy musieli już odesłać. Ja też. Widać, że jest dość krótko u nas. Tak, no ale... Nie wiem, czy budżetu zabrakło na jakiś porządniejszy wątek, czy tak chcieli. Ale no niestety, musimy. I nawet co zrobimy dzisiaj? W tym odcinku. Tak, tak. No mam jeszcze dużo czasu, ale trzeba, więc teraz spać. Potem nawigujemy do Alexa. Alex nas podwozi pod wieczne drzwi, czy na drzwi wieczności. No i niestety, po Alice. Ale przynajmniej będziemy mieli nowego kwiatka. A i właśnie przy okazji jeszcze muszę włączyć na telefonie jedną funkcję, którą kojarzę. Bo właśnie chciałbym wam taką ciekawostkę zarzucić. Co to za kwiaty dostajemy po każdej osobie? Spirit co one symbolują? Ale nie, to jest nazwa ogólnie. No tutaj właśnie mogę znaleźć nazwę tego kwiata konkretną. I który kwiat jest co i jak? Gwen. A więc tak. Gwen dała nam purpurową lilię, jeśli się nie mylę. I one są symbolami miłości, niewinności i nowego początku. Wow. Natomiast nie wiem, kto będzie dawał co innego. Chociaż dobra, mam już... Alice później. Aha. A wcześniej to jest liliak, to nie jest lilia. Lili to jest lilia. Będę musiał sprawdzić dokładnie, co to jest od Gwen. Zaraz powiem. Liliak to jest gatunek kwiata. Wiem, ale... ty nie wiesz, co mi chodzi, siostra. Do Aleksa. Jaki? No tak, do Aleksa. Już mam włączonego tłumacza. Co? Kwiat liliowy chyba. No, na polski to też jest lilak. Może... O nie, to jest nie liliak, tylko lilak. Bez. Bzy. Kwiat bzu dostaliśmy od Gwen. Właśnie od... naszej Alice dostaniemy lilię. Nie mów. To teraz mówię. I mogę to powiedzieć, bo zaraz przecież to dostaniemy. To nic nowego. A teraz do Alexa. Ale potem przeczytasz. Co symbolizują? To później. A teraz wracaj tu, siostro, bo tylko czas marnujesz. No. Jak jesteś w wodzie, to statek nie powinien. Nie skacz tutaj, wskakuj po prostu normalnie. Zostaw muszlę. Dziękuję bardzo. O, owce trzeba się obciąć. O, zobacz. To coś kombinuje. Widzę. A tu był jedną z pierwszych postaci, tak naprawdę? A jest tu nas najdłużej. Cześć, Alex. Słuchaj, musisz już nas do drzwi zaprowadzić. Kierunek drzwi. Tak, tylko najpierw trzeba wyznaczyć dokładnie kierunek, zrób to. Wiem, no zrobię, zrobię. Możemy gdzieś popłynąć stąd już. Do drzwi przecież. Tylko. Więc nie trzeba. To będzie krótka wyprawa na szczęście. Nie ukrywam, szkoda mi strasznie, ale sens. Zaczyna się robić chłodno, coś tego typu.
robi mi się zimno, tak nagle. Wydaje mi się, że mogę być trochę zmęczona. Może nie odpoczęłam wystarczająco jeszcze? Daj mi trochę czasu, ale będziemy mogli kontynuować lekcję. Jestem naprawdę podekscytowana następnym krokiem. Robisz naprawdę fantastyczne postępy, pszczółko miodne. Nie poddawaj się. No, Summer jest fajną osobą, mi się bardzo Summer podoba. Jesteśmy. Też chwila. Muszę pogadać z nią teraz. Posiadając to ubranie, tak gdzie ona jest? A, tutaj dalej. O, Anka, jesteśmy tu, czyż nie? Możemy iść? Tak. A więc chodźmy. Niestety, strasznie smutne, że nawet nie jest w stanie nas rozpoznać i w ogóle. Ale przynajmniej doświadczyła szczęścia swojego. Dokładnie. Przeżyła przygodę jak w Romanie Silwach jakichś norweskich. Nie powinienem się śmiać w takiej sytuacji, ale powiem szczerze. Alice jakkolwiek by nie była fantastyczna i w ogóle tak nie udało mi się z nią niestety tak zżyć jak z Gwen. Czy Atulem albo Summer. Nie wiem, nawet wydaje mi się, że Gustaw będzie bardziej będę zżyty z Gustawem niż z nią. Ale mówię, po prostu tak tą postać stworzyli, że no nie czuć tego aż tak bardzo. Nie czuć tej więzi. Tak. Tak mocno. Dobra. Chodź, Alice. Jezu, tylko nieco. Zostań z niej, klikaj, proszę cię. Do zobaczenia za chwilę. Dobra. Nie wiem, czy mikrofon się rozgrzał, zanim to zacząłem gadać. Widzę tam bardzo wielką bramkę. Ale już jesteśmy. A więc dobrze. Co za piękna sceneria. Czy odnalazłaś to miejsce sama? Anka? Aniu, Anka, coś tego typu. Byłaś tutaj i zwiedzałaś wcześniej, czyż nie? Zawsze taka poszukiwaczka przygód. Tak. Jestem bardzo z ciebie dumna. Smutne, że nawet nic nie poznaję i w ogóle, no ale... Albo demencja starcza, to jest bardzo podobne. Te drzewa są onieśmielające, coś tego typu, nie jestem pewien. Eugeniusz będzie bardzo wściekły, że to ominął. Może będzie w stanie załatwić trochę czasu następnego lata. Tak, powinniśmy tutaj powrócić. Wydaje mi się, że mogę zostać tutaj na zawsze. I niestety tak będzie, Alice. Niestety tak będzie. Nie mówiłaś nic o szkole ostatnio. Że wszystko jest w porządku. I twoje oceny są one... O, oczywiście. Przecież już dawno ukończyłaś edukację. Wybacz. Nie wiem czemu, ale czasami jestem taka rozkojarzona i taka pomylona. Musimy w tym stroju żegnać ją. No tak, musimy, inaczej ona by nie chciała z nami gadać przecież. Jesteś... Nie jesteś Anką, czyż nie? Tak, oczywiście. Wydaje mi się, że byłam dosyć zapominalska ostatnio. Nawet w takiej chwili nie straciła radości. Nie mówisz tego wszystkiego. No i cóż. Może Eugeniusz, kiedy spotkasz swego ojca, powiedz mu o drzewach, okej? I znowu myślisz, że jesteś Anką. Jestem pewna, że będzie podekscytowany, żeby przyjść tu z nami następnego roku. O, i auto przytula z tym razem poleciał. I znowu ta smutna muzyczka, zresztą taka podniosła w sumie, po części smutnawa. Znowu pewnie będziemy mieli spotkanie z wielkim Sowo Hadesem. Tego bym się nie spodziewał. Żegnaj, Alice. Chciałem w sumie żegnaj Alicję, powinien powiedzieć, tak jeśli już spolszczamy prawie wszystko. Żegnaj, Alicję. Nie zapomnimy cię nigdy. To jest prawda. I kolejny gwiazdozbiór na niebie się pojawi. Tym razem Alicji. Jerzy. Tak. Ładnie. Tak.
tak ładny. No niestety. Jak już mówiłem o tym, jest ta gra. Naciśnij A. Czyli pewnie znowu się będziemy spotykać z tym kimś. Nie? A nie, jednak nie. Dobra. Ani Lost Hat. Nagniony kapelusz Anki. No i proszę. Oto jej kwiatek. Jak mówiłem, jest to lilia, tym razem jestem pewien. Nie wiem, czy da się jakoś opis. No nie ma więcej opisu. To przeczytaj. Więc opis konkretny, ten, który o tym kwiecie znam, czy może to jest jakoś z gry, który da się wyciągnąć, czy coś. Więc tak, mogą one wyrosnąć nawet w niewielkim świetle i w bardzo zagęszczonym po prostu środowisku. Te kwiaty potrafią zadowolić się bardzo małą dawką czegokolwiek. Czyli, że bardzo niewiele potrzebują do szczęścia. Typowa Alice. Tak. No cóż, nie ma już jej z nami. A więc teraz... W sumie co teraz? Siostra? Nie wiem. Pozwolę ci wybrać następny kurs, oczywiście po tym, jak już do Alexa dopłyniemy. Bo stąd nie ma niczego poza Alexem. Tak naprawdę w pobliżu. Au. Ale naprawdę, tego bym się nie spodziewał. Po prostu nie wiem jakim cudem, ale... Nikt po prostu tak szybko nie odszedł. Muszę pogadać z Atulem? Dobra. Powinienem przestać? Nie. Będę dalej ciął. A, dobra, to trzeba poczekać, aż przestanie ciąć. O, już słychać Alexa. Jego klakson i wspaniałą muzyczkę. Dobra, podróż. I teraz decyduj, siostra. Tutaj są jakieś mgły. Nie dostaniemy się tu prawdopodobnie. Więc tak, tu jest taka wyspa, nie wiem czy... Nie, zwiedziliśmy się. Więc tak naprawdę gdzieś za lody. Na przykład tutaj. O, nie. O Jezu, będą się tu wyciąć. Mam nadzieję, że się nie uczepił YouTube. Dobra, już po telefonie. Jeszcze zanim coś, to tym razem na zapas wyciszę. Ja po prostu mówiłem, zawsze jeśli nie wyciszę, to ktoś dzwoni. To jest już standard. Ale dobra, w takim wypadku tutaj Alexem. I oczywiście stąd zwiedzamy nowe wyspy polodowcowe. I miejmy nadzieję, że odnajdziemy coś nowego, ciekawego, cokolwiek. Widzę, że chyba czas normalnie upływa, tak jakbyśmy płynęli. Korzystając z Alexa. Może jest szybciej, dobra? Tutaj jest jakaś wyspa. Byliśmy. Nie, nie byliśmy. Nie byliśmy, bo pisze nerw. Więc po prostu płyniemy tam. No i pomogłbym zwiedzać sobie wszystkie oceany, morza i kałuże. W sumie nie wiem, co jeszcze więcej mogę powiedzieć, poza tym, że nadal nie spodziewałem się tego, że stanie się to, o, co się stało. O, a skończył. Ja już idę pogadać. Wiesz, co potrzebuje mój dom? O, nie. Biurko. Albo stół. Biurko! I trochę narzędzi. Tak, dokładnie. Wiem, że nie mamy dużo miejsca na łodzi. To ogólnie jest takie marzenie moje. Moje łóżko obok moich narzędzi. To byłoby jak żyć w fantazji. Mógłbym pracować nad swoimi własnymi projektami. Może nawet zbudować coś dla mojej córeczki, Ashley. Jaki cel tego wszystkiego, coś nie? To nie tak, że kiedykolwiek będę mógł się z nią spotkać. Powinienem przestać o tym marzyć. Jestem tu uwięziony. Wiesz, co nie jest zabawne? Nawet nie mogę sobie przypomnieć jej twarzy. Więc po prostu załatw mi to biurko czy stół i później pomyślimy, co dalej. Biedna tym. Dobra, nie edit, improve. Zobaczmy, co jest potrzebne do tego biurka. Aha. Aluminium. Amulinium. A nie mamy amulinium. I przy okazji jesteśmy... Nie, pewnie już to odkryliśmy i było zapowiedź. Ale na pewno nie byliśmy tutaj w kontekście postawienia tej łapy kociej. Więc... Ale odkryliśmy. Zamknięte. O, panienko! Masz tą twarz!
Larry Salzberg wie, zna twarze. I twoja mogłaby być na plakacie, na billboardzie. I nie mówisz, ale jestem w stanie wyobrazić sobie twój głos. I nienawidzę go. Ale możemy zająć się tym w postprodukcji. Cóż, zdobędziemy jedną dziewczynę, która dubbinguje wszystko. Będziesz perfekcyjna. Co? Nie jesteś aktorką? Nie robisz vaudeville? Nie wiem, o co chodzi, ale okej. Nigdy nie byłaś z Zigfieldem? Nigdy nic z tymi ogólnie od sukien francuskich czy coś? To niemożliwe. Byłabyś perfekcyjna, ale jeśli to jest prawdziwe, jesteś czystym, nieodkrytym talentem. Muszę cię mieć na moim następnym obrazku. Muszę. Nie mam scenarzysty, dyrektora, pisarza, nikogo. Nie mam, ale to nie ma znaczenia. To będzie nazwane jakoś wizja perfekcji. Thriller. Morderstwo. Podejrzenie. Coś, co podgrzewa krew. Znowu limpy. Coś, co spowoduje, że miasto będzie gadać. Gadać o mojej nowej, młodej gwieździe. To będzie po prostu rozbicie box-office'ów. Nie możesz tego zobaczyć? Czy widzisz to? Tak. Wiedziałam, że mogę liczyć na po prostu łażenie po ulicach. Będziesz gwiazdą w mgnieniu oka, albo moje imię to nie jest Larry Salzberg. Teraz musimy odnaleźć twoją gwiazdę towarzyszącą. Mój dyrektor castingowy jest na swoim miesiącu miodowym ze swoim nowym mężem, czy tam ukochanym, czy tego typu, to nie powiedzieć, gdzieś w ciepłym miejscu. Nie ma znaczenia. Ogólnie najważniejsze jest to, że tylko ten rysunek, o którym myślałem przez ten ostatni czas. Zdobyliśmy w ogóle jakiś przepis krabowy. Dzięki mnie. Przez ostatnie 5 minut. Muszę po prostu obsadzić to wizję, obrazek zdjęć gwiazdami. Gwiezdna moc! To miasto jest suchsze niż moja koszulka na moim wieszaku czy coś w lato. Zobaczmy. Joan filmuje relacja matka córka, coś tego typu. Vivian jest poza po prostu kategorią. Judy jest czymś w jakimś miejscu magicznym. Musimy znaleźć kogoś, kto się do tego nadaje. Jest jedna weteranka, Katarin. Kto pracowałaby? Ostatnio jakoś tam się zajmuje naturą, coś tego typu. W jakimś obskurnym kąpi, czy jakąś tak, jeśli się nie mylę. Czekaj chwilę, mam nowy pomysł. Możemy też pójść, zdobyć demur natywnym ruchem, czy coś takiego. A, czyli jakąś tam osobę. Na przykład Ingrid. Ona też mogłaby dać trochę sprawiedliwości naszemu nowemu filmowi. I jest ona, kupiła właśnie sobie nowe miejsce w starym centralnym dystrykcie. Powinna się ją tam spotkać. O, tak wiele możliwości. Jak przesłuchania filmowe, co za pośpiech. Dobra, zostawię to w twoich odpowiedzialnych rękach. Znajdź odpowiednią osobę. Kogoś, kto twoim zdaniem się nada. Okej, po prostu mamy taki quest poboczny. Aha. Zobaczcie, jakieś takie... Dobra, zanim to jednak to przydałoby się pozwiedzać. Latarnia morska, nie mogę wejść. Musisz oczywiście tędy. Okej. Okay. Po prostu takie typowe, że jest tu jakiś wariat, który ciągle na mnie wrzeszczy, budzi i w ogóle taki głośny i ciągle... wrzeszczy i ciągle w wodzie. Nawet nie wie, jak pływać. Powinienem zamknąć swoje okno z spajalni, może nie. Skąd przybyłem tutaj dla bryzy oceanicznej? Ja przybyłem tutaj z tym wczesnorankowym pływakiem. Okej, okay, dobra. A jeszcze coś jeszcze? Nie. Sprawdzałam. Czyli jest tylko teraz ta latarnia morska ewentualnie.
do której nie możemy wejść. Czemu niby nie? Bo jest zamknięta. A nie da się jakoś wspiąć? No ja byłam na samej górze już. A, dobra. I to Linka tam jest. Aha, czyli ponownie jest. Zobacz, takie... chodź. Nie, siostra, nie ma sensu. Czyli wygląda na to, że tutaj też nic nie zdziała mnie, ale powiem wprost, następne przygody będą już w następnym epizodzie. Więc ja dziękuję za uwagę. I do zobaczenia już niedługo, trzymajcie się. Hej, hej. Siostra, pożegnaj się.